że tak powiem, wszystko idzie zgodnie z planem. Dobra. No na noc zostać musimy tutaj. Cholera. Zimno się robi. Mówisz, że zimno się robi, byczku? No, próbowałam odpalić grzejnik, ale nic z tego. Jedzenie. Przyjrzysz się temu? Może tobie się uda. Odsuń się, jestem profesjonalistką. Sprawdź bezpiecznik na zewnątrz, może się luzować przy iskrze. Jeśli tak, wbij go na chama, a ja odpalę ten złom. Jasne, daj mi chwilę. Dobra, staram. Dzięki. Jak sol zamarznie, to cała nasza robota na nic. No, w sumie racja. Ale będziemy wtedy same. O kurde, ale wiater. Dobra, mały spacerek. Mały spacerek, jeszcze nic komu nie zaszkodził. A, popsuło się. Myk, 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 myk. No i klasa. Jak nowe. O, wracamy teraz do bazy. O, załatwione. Już, jak coś. Widzisz? Z datą przydatności z przedostatniej wojny, ale może się nie zatrujemy. Nie, myślę, że nie. Mamy dziś dużo szczęścia. Oj, tak, tak. Szczęście. To dobre słowo. Aha. Szykuje się dłuższe kazanie. Mogę usiąść gdzieś, czy coś? Lepiej sobie usiąść. To może trwać godzinę. No właśnie, taki miałem plan. Będzie kazania. Ale powinniśmy porozmawiać. To gówno z rejwcami. Nie powinno się było wydarzyć. Chcieli znać nasze trasy, miejscówki, punkty przeładunkowe, wszystko. Gdyby tylko wiedzieli, w jakim jesteśmy stanie. Jeden czy dwa podjazdy i byłoby po nas. A gdybyście nie wpadli do nich z niespodziewaną wizytą... Nie czas na to. Oboje jesteście wykończeni. Mhm. Może tak będzie lepiej. No, na pewno. Sami z Rafenami sobie nie poradzimy. Więc chcesz nas sprzedać biotechnice? Wi, powiedz mu, że to gówniany pomysł. Powiem. Gówniany pomysł, dobrze mówisz. Pan nam dobrze mówi. To nie brzmi jak dobry. Dokładnie. Pan nam się zna. A co ty możesz o tym wiedzieć? Pracowałem dla korpu, wiem jak to się kończy. Więcej niż ci się wydaje, Sol. Pracowałam dla Arasaki. Sporo się naoglądałam. Arasaka to co innego. Biotechnika. Mechanizm działania jest zawsze ten sam. Wiesz, czym dla nich jesteście? Zasobami. Wyeksploatują was, a potem wchłoną. W najlepszym wypadku. Dzięki, Vi. Lepiej bym tego nie... No, wszystko dla ciebie, dupeczko. Mieliśmy parę spięć. Kilka. Jak to w rodzinie. Nie warto ich rozpamiętywać. Też tak myślę. Jeśli chcesz wrócić, wszyscy przywitają cię z szeroko otwartymi ramionami. Ale coś musi się zmienić. Nie możesz zawsze wyskakiwać przed szereg. No i się zaczyna. Wiesz co, mała? Będziemy jeszcze mieć sporo czasu, żeby skoczyć sobie do gardeł. Mam taką nadzieję. Ale teraz... chyba muszę się walnąć w kim. Pomóc ci? Pieprzy panem. Wiecie, jak nazywają takie burze w północnej Afryce? Habub. Habub! Kurewsko dobra nazwa. Habub, mówisz? No dobra, zostajemy sami, panam. A wiesz, co to oznacza? Co to było? Wznieść toas, to chyba przez leki. Habub. Dobrze. Habub? O, jest romantyczna atmosfera. Oktany to ma. Zabawne. Co? Bardzo rzadko sypię pod dachem, a to już drugi raz z tobą. Kiedy jesteś w trasie tak długo, że dupa zaczyna ci wrastać w fotel, zapominasz, jak to jest mieć sufit nad głową. I co? Tak jest lepiej? Nie, po prostu inaczej. Właściwie tutaj jest prawie jak w porządnym hotelu. Mamy kominek, alkohol. Brakuje tylko jakiegoś znudzonego gościa z recepcji. Czy jest pani zadowolona z obsługi?
Lepszej mieć nie mogłam. Chyba mam dosyć na dzisiaj. Nie jest ci za wygodnie? Jak whisky? Ciepła. Z jakimś metalicznym posmakiem. Za whisky odejmuję wam jedną gwiazdkę. Bez butów byłoby pani wygodniej. Po całym dniu nie chciałabyś tego. Przestań. Po takim dniu jak ten zasłużyłaś na trochę relaksu. Co masz na myśli? Mam parę pomysłów. Chyba wiesz jakich. Kurde! Za szybko? Nie. Tak jest całkiem miło, nie psujmy tego, okej? Kurde! Za szybko, chyba. Dobrze, że znaleźliśmy tę farmę. Oby elektryka wytrzymała do rana. Jasne. Czyli przyjaciółki? Tak będzie. Nie. Trzeba to powtórzyć. Co, cofamy to za szybko. Było dobrze. O jeden krok chyba za szybko. Pomału trzeba. Pomalutku trzeba. Może to było za bardzo. Może za bardzo przycisnęliśmy. Spróbujmy jeszcze raz. Widzisz? Bla bla bla. Lepiej. Bla bla bla. Usiądź. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Wiadomo, lecimy dalej. No i co by już, bla bla bla. Ten i teraz dobra, uwaga. Co to? Znieśmy toaz. Dobra. Nie mogę zrobić teraz zapisu, widzicie? Nie możesz teraz zapisać gry, byki. Nie mogę teraz zapisać gry. Dobra. I co? Tak. Czy... Widzicie? Nie mogę teraz zapisać gry. Dobra, zacznijmy od tego whisky, bo to było dobre. Bez butów byłoby pani wygodniej. Bez butów. To jest za mocne. Czego sobie pani życzy? No to jest jedyna opcja, jaką możemy teraz podjąć decyzję. Dobra. W tym motelu stawiamy na satysfakcję klienta. Czego sobie pani zażyczy? Chyba tylko miękkiej poduszki. Z tym może być pewien problem. Jeszcze się przekonamy. Wiesz co? Lepiej już chodźmy spać. To był cholernie długi dzień. Ale dziękuję, że przyjechałaś. To dla mnie dużo znaczy. Słyszysz? Mi się wydaje, że to nie jest jeszcze ten finalny ten. Nie. Właśnie. Przestało wiać. Nie wiem jak ten cały habub, ale jak na wielkich równinach wieje Chinook, to w ogóle nie można spać. Nic a nic. Co tam, byczku? A, zasnęła. Znowu to samo! Całej obsługi motelu Wolna Kalifornia. Życzę państwu przyjemnych snów. No nie wiesz, znowu się upiła i zasnęła. Nie, ale chyba idealnie to poprowadziliśmy. Po prostu to jeszcze nie jest ten moment. Jakby randkowanie trzeba prowadzić dalej. Ale nie obraziła się, tak jak w przypadku... jak za szybko zaatakowaliśmy. Och, jak zwykle budzę się i jej nie ma. Zawsze to samo. Kto to powiedział? Jak się spało? Dobra robota, Vi. W starym stylu. Dobra, pogadajmy z nią, teraz już mogę zapisać, więc zapiszmy. Wydaje mi się, że idealnie zrobiliśmy to. Następnym razem ja wybieram motę. Tak sobie, jak się ma Soul? Jak się ma Soul?
pęknięta czaszka, 6 złamanych żeber i obite nery, ale rozstawia ludzi po kątach. Luźno. A ty? Następnym razem ja wybieram motel. Powiedzmy, że następnym razem ja wybieram motel. Może będzie taka okazja. No na pewno. Za to ja spałam jak dziecko. Masz bardzo wygodne ramię. Aż żałuję, że zaraz będę musiała się zbierać. Myślałam, że zostajesz z rodziną. Jak to? Myślałam, że wracasz do Aldecaldos. Że zostajesz z rodziną. I właśnie tak jest. Chodź. O nie, faktycznie coś się ścina. Ja to, pierdzielę. To, o czym gadaliśmy z Solem. Dzięki, że stanęłaś po mojej stronie. Bez sensu z tym ten... Ale jedno muszę mu przyznać. Ta akcja z Ravesami to dopiero początek. Musimy się przygotować. Sol zajmie się sprawami na miejscu, a ja... A ty? Rafeni chcieli znać nasze trasy, tak? Kolejna Aldecaldos. Zacznę od rozpoznania. Jeszcze jedno. Twoje wynagrodzenie. Opiekuj się tą snajperką. Dobrze mi służyła. Jest, coś się buguje, powiem wam, OBS-ie na tej pustyni. Nie wiem, o co chodzi. To już nie pierwszy raz jest taka akcja. Snajperka. Będzie w dobrych rękach. Wschód słońca dużo bierze. Kurde, no tylko to... chodzi o to, że to na OBS-ie. Teraz dzięki. To mnie najbardziej irytuje. Cieszę się, że mogłam pomóc. Uważaj na siebie. Ty na siebie też. I pamiętaj, mam u ciebie dług. I odjedzie w stronę zachodzącego słońca. Czy tam wschodzącego. Dobra, wracajmy do miasta. Mam dość tego wypizdowa. No ja w sumie też trochę, ale wiesz jak jest. To się nazywa romansowanie. No. To tak, jeśli chodzi o... Tak jak mówię, jeśli chodzi o... Snajperka taka kozacka, ja widzę, po kozaczności. Co nie? Taka naprawdę po kozaku ta snajpera. Co nie zmienia faktu, że... Co nie zmienia faktu, że ja nie mam... Gra mi chodzi płynnie, znaczy to jest cały problem. Że gra mi chodzi płynnie, a z jakiegoś powodu... No teraz chodzi płynnie znowu, co nie? A z jakiegoś powodu są takie momenty na tej pustyni, że... Na przykład, gra, o ile gra, o widzicie tutaj było, o znowu zaczyna. Gra mi chodzi płynnie. Gra mi chodzi naprawdę płynnie w komputerze, na komputerze. A OBS kurwa świruje pawiana i nie wiem o co chodzi. No Bladie, chyba klatki gry nie zgadzają się z klatkami z OBS. O, widzicie? Są takie ruchy. Taka, brak takiej płynności jest, co nie? O, no co tu jest? Ja mam strasznie płynne. Co jest do cholery w tym krótkim momencie? Dobra, pogadajmy się z tym byczkiem. Jak się czujesz? Jak się czujesz, Sol? Wolny. Nie znam lepszego uczucia. Czyli zakopaliście topór wojenny z panem? To był duży i ostry topór. Takie mają brzydki zwyczaj wyskakiwać spod ziemi w najmniej spodziewanych momentach. Ale jestem dobrej myśli. Ona ma serce po właściwej stronie. Porozmawiaj. Wiesz, czemu lubię czytać? Bo tylko w fikcji wciąż potrafię odnaleźć jakikolwiek sens. Muszę się zbierać. My też wkrótce ruszamy. Jak tylko chłodnica trochę ostygnie. Trzymaj się, Vi. Nie zapomnę, co dla mnie zrobiłaś. No, nie ma sprawy. Taki już jestem. Taka już jestem. Dobra, teraz tak. Zaczekaj jeden dzień, Colonel Claire. Stróże bezprawia. Jest to misja, którą dostaliśmy randomowo. Wydaje mi się, że to będzie dobry pomysł, żeby teraz się tym zająć. Ach, dobre, ale dobre miejsce tutaj, co nie? Ta Melina. Dobre miejsce to tu było. Ta Melina. Co nie? Tutaj można było sobie odpocząć. Będziemy dobrze to wspominać jako miejsce na przełomowy, gdzie przełomowo udało nam się uwieść prawie Claire. Dobra, spadam stąd. Może zaraz przestanie ścinać, jak sobie stąd odjedziemy. A weźmy sobie naszego Marka. No, odejdziemy od tego miejsca, to przestanie ścinać, ale musimy jeszcze przez niego przebiec. Bo nie wiem, czy wiecie, Marek jest upośledzony. Dobra, powinniśmy się stąd oddalić, powinno być lepiej. Przynajmniej pozornie. Dobra, widzicie, oddaliśmy się, już nie ścina. No i klasa.
Gdzie nas w ogóle prowadzi? O Boże, to ale fail. No hej, kolejny wyścig. No dobra, namówiłaś. Pokażemy im. Mów, gdzie jest kolejny wyścig w takim razie. Dobra, i mamy jednak auto, gdzie będziemy się jednak ścigać. Więc i jedziemy jednak się ścigać. Będziemy ścigać się. Ej, patrzcie, tu był teleporter, ja auto zamawiałem, jak gałgan kompletny, jak kompletny. O, patrzcie, jest tylko tego domku. No to ścina tak niemiłosiernie. What the? Czemu to pokazuje ten, jakby, że jest tutaj? Lol, to było dziwne. Dobra, nieważne, nie było tematu, wracamy jednak do motoru, coś źle pokazuje. Wygląda jak GTA 5, ale to nie jest GTA 5. Lol. Dobra, wiecie co, bo to się coś zbugowało. Ja nie wiem, na którą stronę jechać, gdzieś tam. Dobra, w mieście już nie powinno tak ścinać, tak mi się wydaje. Nie mam pojęcia, czym to jest spowodowane, szczerze mówiąc. Dobra, teleportujmy się tutaj do miasta. No, ale tak gdzieś jak, no coś z tą pustynią jest nie tak. I to też nie wszędzie. No. No tak, tylko że nie rozumiem czemu, bo wiecie, typowo to jest wina OBS-a. O kurde, zobaczcie, jaka reklama porąbana. Co nie? XD. Nie no, to fajne, fajne reklamy puszczają sobie. O, patrzcie, no i tutaj to już jest mega płynnie. Au, cholera jasna! No, o, tutaj to już jest mega płynnie. Tu już nawet nie ma się o co przyczepić. To jest płynność maksymalna. Dobra. Dobra, tym razem Skorpiona weźmiemy sobie i jedziemy, jedziemy dalej. Chodź tu, Skorpion. Dla odmiany jakiegoś. Widzę, że też jesteś trochę upośledzony. No, ale no widzicie, tutaj już nie ma żadnego problemu, tu już elegancko, łapie wszystko OBS, radzi sobie klasycznie. Tak jeszcze sprawdzam, ale z tego co widzę to zero zacięć. Więc win-win. No i co? Nie przesadzaj, nic ci nie jest, byczku. Co znowu? Takemura. Czy w Night City da się, cokolwiek zjeść? Nie korzystasz z wyszukiwarki, tylko... Takemura, nie korzystasz z wyszukiwarki, tylko wysyłasz mi wiadomości. Przepraszam za pomyłkę, za ten przeklęty infer albo wirus. Mam parę pomysłów, jeśli jesteś głodny. Jeśli masz ochotę na sushi... No cóż, chciałeś, żebym ci doradziła. Ten Takemura to jest nieogarnięty, ale widać, że podrywacz. Widać, że podrywacz. Dobra, zadzwoń do Claire, by rozpocząć wyścig. Dobra, zadzwońmy teraz do Claire szybciutko. Nie, byku, ja tutaj telefon chcę wykonać. Hej, Claire. Vi. Jesteś gotowa na kolejny wyścig? Ta, dawaj go tu. Już na ciebie czekam. Wolisz prowadzić swój wóz, czy moją bestię? Zależy, czy będę mógł się motorem ścigać. Pojedziemy moim wozem. Lepiej go czuję, rozumiesz? Jasne. Mam nadzieję, że... Może być twoim. Mam nadzieję, że... Na miejscu, tak? Moim, zaraz to znaczy motorem. Do zobaczenia. Bo jak nie motor, no to tak, to tak średnio mocno. Dobra, siadajmy. Nie no, błagam was, to jest, który to jest mój wóz, ten? Cześć Vi, pozwól, że obejrzę sobie wózek przed startem, czy wszystko gra. O. W pobliżu, w razie czego. To chyba mamy przegrane z kredensem, co nie? Nie boisz się, że tym razem skończysz martwa? Dlaczego akurat dzisiaj? Czemu motory się możemy ścigać? Może następnym razem, albo następnym. Moją znajomą zabiła wadliwa instalacja elektryczna we własnej kuchni. Więc wiesz,
Co ma być, to będzie. Jak widzisz nasze szanse? Wiesz, ciężko będzie wygrać z Luigi. No, zwłaszcza tym gratem. Z nim Marką. No i? Ta dziewczyna bardzo lubi strzelać po kapciach, ale nie myśl o tym. Nie no, przerąbiemy to z kredensem. A ja zajmę się atrakcjami. Tak, strzelasz tak beznadziejnie, że... Muszę opony, zanim ruszymy. Że i tak żaden przeciwnika nie zestrzeliłaś. Ja pierdziele, to będzie przegrana z kredensem. Złą wzięliśmy na tą wyprawę. Jakąś limuzyną jedziemy się ścigać. Odpalajcie swoje podpory! No dalej, dalej! Nie, to będzie przegrana z kredensem. Niech usłyszę ryk silników. O, jak dobrze. Dobra, jedziemy. To musimy chyba wygrać, żeby dostać się do finału. I wystartowali z drogi, kurwa! Widzisz tego z przodu? To Luigi, goń go! No dobra, już! Ucieknie, kto stąd zabierze! Będzie zakręt, tnij ostro! Dobra tam! Po co komu auta? Dobre auto, kiedy ma się po prostu jest się dobrym kierowcą. Dobra, zjeżdżaj z drogi, kurwa! Strzelaj do tego z przodu, bałwanie! Dobra, auta to szczerze mówiąc nie różnią się jakoś bardzo. Wjeżdżaj stąd! Wygranko! Kurde, z moją limuzyną ja tu ich ogram. O nie, ostrożnie z tymi ostrymi ślizgami. I teraz będę przez godzinę za mną jeździć. Najgorsze, że to jest długi wyścig dosyć, co nie? Kurde, zobacz co oni tam robią, bałwany. No, już mógłby się wyścig kończyć, a nie, że teraz będę przez 20 minut jechał. Kurde, agresorzy. Możemy to wygrać, Vi! O nie. Już tutaj chciał. A ja wiem, że możemy to wygrać, ale muszę po prostu ostrożnie jechać. Jedziemy sobie pustą ulicą. Przełącz LPG na benzynę. Dobra, nie mamy wyboru, przełączamy z LPG na benzynę. Nie, bo tutaj wszyscy na razie. To w ostateczności trzeba Fox zrobić. Nie ma tak, emocjonujący wyścig. W ogóle to tak zawrotne prędkości są. To są takie prędkości, że ich totalnie nie czuć, naprawdę. Totalnie nie czuć tych prędkości, a wyciski są takie... Te wyścigi są takie bez życia mocno. Nie czuć ich po prostu, wiecie? Patrz, idziemy sobie po prostej drodze. Nic się nie dzieje. Uważaj na tych z tyłu, będą wyprzedzać. A, zajebiście, no. To jest w końcu wyścig, to pewnie tak mają plan taki. No nie, no zawrotna prędkość, nie ma co się oszukiwać. To wyścigi pełną parą tutaj. Dobra, tu ostrożnie, nie. Łów, mało brakowało. Mało brakowało. No jeszcze nie ma żadnych samochodów po drodze. No nie, no Need for Speed jak się patrzy, co nie? Jeszcze prze... O! Te strzelanie totalnie nic nie zmienia. Te strzelanie totalnie... Możemy to wygrać, Vi! Ta, wiem, możemy to wygrać. O cholera, chyba że jestem upośledzona i przegram to. Z drogi, kurwa, wracaj tu! No nie da się po prostu, no nie da się. No jak zwykle, no jeszcze moje auto się pali. Powiedz mi, jak ty strzelasz? Wytłumacz mi to, bo mnie to tak ciekawi bardzo. Z drogi, kurwa. Jak ona strzela, że moje auto się pali, a im ich autom nic nie jest. Przecież ja zaraz wybuchnę w tym wyścigu, a nie skończę ten wyścig. O. Fajnie potwierdza utrudnienia w ruchu kolejowym na linii M2 i zapowiada opóźnienia. Nawet radia nie można zmienić. Jakieś wiadomości cały czas lecą. Nie no, idealna stacja do jazdy do wyścigów, co nie? Uważaj na tych z tyłu! Kurwa, no wiem, ale ja jadę rąbaną limuzyną!
Nie wiem, zabij ich na śmierć może, albo zestrzel. Kurde, wybuchło coś, naprawdę coś wybuchło. Chyba pierwszy raz coś wybuchło. O, powiem tak, gdybym ja strzelał, to większość tych aut byłaby już chyba martwa. Dobra, ostatnia prosta. Na ostatniej prostej na bank coś się teraz... A może się uda w sumie. Dobra, łatwo. Rąbaną limuzyną wygraliśmy. Chyba. Brawa dla Vi i Claire. No! Łatwo! Pierwsze miejsce, Vi! Wygrałyśmy to, kurwa! No, wygrali i łyśmy. Jesteśmy w finale! Tak, udało się. Łatwo. Nie zatrzymuj się, okej? Okay? Podjedźmy kawałek dalej. Po co? Chcę pogadać. Musisz się o czymś dowiedzieć. Ojeju, co się w dzieje? W porządku. O co chodzi? Usiądźmy tam sobie, okej? Okay? Też chcesz mnie poderwać, czy o co chodzi tym razem? Kurde, no moja limuzyna ledwo się trzyma. No dobra, ładnie co się dzieje? Tak, lubiłam tu czasem siadać z Dinem. To co chcesz mi powiedzieć? Wspominałam już o Dinie, moim mężu, prawda? Co? A zrobiłeś misję, że gości odda ci hajs za naprawę auta? O, był twoim kierowcą. Był twoim kierowcą. Był twoim kierowcą. Najsłodszy człowiek, jakiego znałam. Przyjaźniliśmy się jeszcze przed moją korektą płci. Przyniósł mi żonkile do szpitala. Na nowy początek, powiedział. Długo byliście małżeństwem? 12 lat. Dean śmiał się, że na 15. rocznicę. Może wreszcie namówi mnie na pierwszy wszczep. Szykował jakąś niespodziankę. Nie widzę u ciebie żadnych wszczepów. Mogę zapytać, czemu nie masz żadnych wszczepów? Lubię maszyny, Vi, ale nie zamierzam sama stać się jedną z nich. To dziwne? Trochę tak, ale w porządku. Jeśli ktokolwiek miałby mnie namówić na wszczep, byłby to Dean. Ale cóż, nigdy się nie dowiemy. Dlaczego mówisz mi o mężu? W sensie, że akurat teraz. Rok temu zginął w wyścigu. W finale. Ale nie tak po prostu. Jaki ma związek z naszym wyścigiem? Zginął przez ciebie? Chcesz powiedzieć, że zginął przez ciebie? Przeze mnie? Skąd taki pomysł? Zabił go jeden korporacyjny chujek. Peter Sampson. Wyjątkowa gnida. To jak właściwie zginął twój mąż? Wychodziliśmy na ostatnią prostą. Sampson pruł asfalt przed nami. Wiedzieliśmy, że już nie wygramy, więc Dean zaczął zwalniać. I wtedy ten chuj nagle przehamował. Zrobił to specjalnie. Dean stracił kontrolę. A czy nie na tym polega ten wyścig? Nie rozumiesz. On już nie miał powodu. I tak by wygrał. Zabił z premedytacją. Kim jest ten korp? To nieistotne. Dla mnie był zawsze po prostu przeciwnikiem, ale dla Dina. Znali się jeszcze z dawnych czasów, Dean i Samson. Coś między nimi zaszło. Dean nigdy mi nie powiedział, ale tak. Było coś między nimi. Jakaś zatra. Te wyścigi traktowali bardzo osobiście. Dean nie znosił, gdy Samson wygrywał. Więc co się kryje za tym wyścigiem? Bo widzę, że nie chodzi o zwycięstwo. Tak, mam w dupie wygraną. Chcę zabić Samsona. Nieźle. I to ma być twój pomysł na zemstę? Ludzie ciągle giną na trasie. Nie będzie w tym niczego dziwnego. Wszystko odbędzie się według reguł. A co jeśli Samson nie pojawi się na wyścigu? Nie odpuści sobie takiej chwały. Na pewno się pojawi. Rok temu został mistrzem. Myślisz, że nie zechce tego powtórzyć? Czego ode mnie chcesz? Mam ci pomóc go zabić? Wolę dorwać Samsona niż wygrać wyścig. Jeśli pojawi się taki wybór... Przepraszam, że cię okłamałam, Vi. Skoro to dla ciebie takie ważne, załatwmy tego sprawę. Króciutko! Dziękuję. To dla mnie cholernie ważne. Dobra, luz. Więc widzimy się w finale. Tak jest. Do zobaczenia, Vi.
No dobra, łatwo. Tylko finał nam został. No i zadanie ukończone. Sprawdź, co się dzieje. Umarł boss. Nie ma co się wbić na imprezę do Krzywy Ryj. Szanuję to tylko. Co to jest? Umarł boss, niech żyje boss. Jakaś misja, którą tutaj po prostu dostaliśmy. Lol, i to bardzo wysokie jest. No nic, stróże bezprawie. Jeśli robota zdarza się jak klasyczny kryminał, elegancka kobieta dzwoni do ciebie i nie chce podać żadnych szczegółów. A, dobra, szybko się śledź zadanie. Szybka i wściekła, na razie nie mam żadnych informacji w sumie. Dobra, byczki. W takim razie zajmijmy się teraz. Czym by się tu zająć? Jak jeszcze 16 tysięcy. Dobrze, jest dobrze z hajsem. Dobra, stróże bezprawia. Why not? Zawołajmy Apollo? Niech będzie Apollo. Wygraliśmy właśnie wyścig z limuzyną, więc wiecie, w sumie klasa. O, swoim, od razu swój wóz się pojawił jej. Dobra, musimy się spotkać z tą... Coś tam. Chociaż boss umarł, niech żyje boss. Niby wysokie, ale... Kurde, szczerze mówiąc, trochę mnie kusi, żeby to zbadać. To jest tutaj, źródło hałasu. Trochę wysoko, cholercia. Z jednej strony wyskoczyłbym, z drugiej strony nie wiem, czy... Poczekaj, tylko jak wyskoczyć z takiej wysokości? Dałoby na to wjechać? Oh yeah! Lecimy! Nice! Na skróty, byczki! Wuhu! No to cała naprzód! Wuhu! 1000 na godzinę! Tak to się robi w Night City! Wuhu! No i króciutko, au! Tak to się robi! Dobra! Dziwne hałasy! Byłbym głupcem, gdybym tego nie zbadał. O co tu może chodzić? Co mamy się... tu jeszcze jakiś fanów drugiej poprawki? Ja się sta... Dobra, poczekaj. Co tam się dzieje? Wysoki poziom, co prawda, ale... Jolo. Co znowu? Ty, masz chwilę? O, chcesz pogadać? No, nasza koleżanka. Mamy tu jeszcze chwilę. Jakiś możesz fanów drugiej poprawki? Mam problem. Już jadę. Już jadę. Dzięki. Czekam. Nam możesz powiedzieć coś więcej? Co to za problem? No, może lepiej będzie... Niech zgadnę, chodzi o Sola, co? Jak ty mnie ostatnie zna? Spotkanie z panem. Ja już wiem, do czego to prowadzi, co nie? Ja już wiem, do czego to prowadzi. Nie mów Saulowi. Ale najpierw dziwne dźwięki. Dziwne dźwięki. O co tu chodzi? Słuchajcie! Gunner chce, żebyście mieli miły czas, żebyście się dobrze bawili. Słuchajcie! O! Melanż! Jakie pytanie? Impreza jest. Aha, dla swoich, dla prawdziwych patriotów, więc weź wypierdala. Ostre słowa! Rusty się tego, co ty do mnie powiedziałeś? Co ty do mnie powiedziałeś? Że masz wypierdalać, ale widzę, że nie dotarło. Ej, Joe! No? Chodź, mamy tu cwaniaczkę, która nie wie, którędy do wyjścia. Powiem ci, co teraz zrobisz. Powiesz, przepraszam i znikniesz. Bo co? Bo inaczej znikniesz na stałe na dnie zatoki z workiem cementu u nóg. Ostre słowa! Bardzo przepraszam. Ej, przecież broń! Ej, chyba zepsuję wam imprezę. Za federację! Za federację! Ach. Plan dobry, ale... Nie mamy za bardzo... Wiecie co, jaki był pan problem? Nie mamy za bardzo osłony, to jest problem. Aha, dla swoich, dla prawdziwych patriotów... Musielibyśmy się... Gdzieś ładnie zaczaić. Co ty do mnie powiedziałeś? Ale jakaś legendarna broń jest. Że masz wypierdalać, ale widzę, że nie dota... Bardzo przepraszam.
ale chyba zepsuję wam imprezę. Związać ją ogniem! Dobra, naruszenie protokołu. 1C, BD, 1C, 55, nice. I teraz... Nikt nie będzie mi mówić, że nie mogę brać udziału w melanżu. O, nie na mojej zmianie. Ale ładne krytyki wchodzą, co nie? Ładne. Odejdź proszę. O cholera, nie! Nie! Z dupy się tam pojawił. Z dupy się tam pojawił, kurde. No. To jest trudny poziom, ale dałoby radę. No nie będziemy rozmawiać, tak się do mnie brzydko wyraża. No. Nie będziemy z nim rozmawiać. Swoją drogą, muszę jedną nową rzecz zastosować, bo nigdy tego ten... Nie wypalenie synaps. Blokuje umiejętność w celu... To się nazywa... nie wiem, że tego nie mam, ale takie coś, że dużo ludzi jest, to by się pozarażali. Dobra. Bardzo przepraszam. Ale chyba zepsuję wam imprezę. Kłopoty! To tak, 1C. 1C. BD. BD. Dobra, 1C. Kurde, jakie trudne dostaliśmy. Bez sensu dostaliśmy TT. Co ja odwaliłem? Nie, to nie jest dobre miejsce. Kurwa! Miałem ochotę ich zabić po prostu. Snajperka jest bardzo. Muszę się dobrze ustawić, bo sami widzicie, to nie było dobre miejsce, żeby się tam ustawić. Problem jest taki, że jestem dosadzonkowo słaby, jeśli chodzi o walkę, i muszę się dobrze ustawić, co nie? Bardzo przepraszam. Ale chyba zepsuję wam imprezę. Kurde! Dobra, jest naruszenie protokołu. 1C. I tak, potem BD by się przydało. Dobra, to może od BD zacznijmy. BD. BD 9. 1C. BD. No i BD bez drugiego BD! Zrąbałem. BD, BD. Nie, nie zrąbałem, jest dobrze. Czego chcesz? Zrobię wszystko! No kurwa! Nie, no nie wiem, co się dzieje. Oni mnie na hita prawie. Wiem, że... Ja wiem, że to jest wysoki poziom. Ale po prostu miałem ochotę... Odpuść tej... Nie będziemy mówić, co mam robić. No. Mam ochotę... Bardzo przepraszam. Nie będziesz mi mówić, co mam robić, gałganie. Ale chyba zepsuję wam imprezę. Chodź, liczna! Pokażę ci, jak to się robi! Nie będziesz mi mówić, co mam robić, byczku. Jak mam ochotę tu sobie zrobić to spiździec, to sobie zrobię. I tyle. No. Strzał w głowę. Chcesz kogoś zabić? Zabij! Byle nie mnie! Cicho. Inténtalo!
daj mi spokój! Inténtalo! Ale trzeba to malutkie załatwiać, wiecie? Gdzieś tam jest, ale go nie ma. Dobra, podpalmy go po prostu. Mis amigos te encontrarán. No to się bawimy, jazda! Nie! Wypieprzaj stąd! Super, jeszcze psów mi brakuje na ogonie. Może sobie pójdę, jak tu przeczekam, czy coś. Jeszcze mi psiarni brakuje na ogonie, super! No. Może jak sobie pójdą, to stracą te. Odwołają policję. Dobra, odwołali policję, o to mi chodziło właśnie. O tam resztę... Trzeba improwizować do kurwy nędzy! Dobra. Mamy rannych! Mamy rannych, srannych macie. Ładny krytyk wszedł, dobra. Dobra, kolejny ładny krytyk. No jak?! Teraz, nie, dobra. Nie, już mi się odechciało z nimi walczyć faktycznie. Walić to i idziemy stąd, kurde. Idziemy do pana. Innym razem. Idziemy do pana, bo ma do nas biznes. Walić tę misję.